Dobrze znów ruszyć w trasę i poczuć wiatr w przerzedzonych włosach. Polkość z kolei tutaj zapuszcza, wiecie, nie dlatego, że mu się tak podoba, tylko tutaj koledze chce pomóc z przeszczepem. Także nie śmiejcie się ze mnie w komentarzach. Futraku jest komplementarne. Dokładnie, wiśni tu brakuje, ja mam troszeczkę nadmiaru, także później się to wyrówna. Ale do meritum, do rzeczy, jesteśmy po stadionem Wizewa nie bez przyczyny. Przyjechaliśmy się bowiem spotkać z jednym z największych ananasów polskiej piłki. Nawet jeżeli nie podzielacie tej opinii, to zmienicie zdanie po tym odcinku. Jako rekomendację powiemy tylko, że anegdoty opowiedziane przez naszego gościa z miejsca wjeżdżają do topu wszechczasów futraka, bo były genialne. Prima sort. Wojciech Błonasera Pawłowski, a więc człowiek, którego no, chcieliście w futraku, bo wielokrotnie pisaliście w komentarzach, żebyśmy go zaprosili. I tak się zastanawiam, Wojtek, twoja największa pasja? A, piłka nożna, B, karaoke. Nie, karaoke nie, bardziej gry komputerowe, wiesz? Gry komputerowe? Jestem dobry, jeżeli chodzi o języki obce, tego mogę powiedzieć. No, no wiadomo, no, tak. Tak, tak. This is very, very long and I have occasion face to face in the training. Co zrobisz, jak ci nie wyjdzie po raz kolejny w piłce? Było takie jakby moje myślenie, gdzieś tam miałem takie właśnie problematyczne sytuacje, gdzieś wszystko fajnie się zaczęło, no ale mówię, z roku na rok jest coraz gorzej, z roku na rok zaczyna się to sypać, nie? I potrafić, nie zapomniałem, jak się broni, no bo tego, no to jest jak zjazd na rowerze, no to jak, jeżeli już coś tam umiesz, no to po prostu musisz to szlifować, nie? Mhm. Bronić potrafiłem, tak? No to w czym jest problem, tak? Wiele ludzi mi zarzucało, że wiesz, że można było słyszeć, że rozwalam szatnię jakby od środka gdzieś tam, nie? Co było absurdem w sumie, bo ty zawsze byłeś taką postacią mega lubianą w grupie. No tak. Ja słyszałem, że w Udinezie byłeś kochany wręcz w szatnie. W Udinezie mnie kochali, no zawsze było tak, że gdzieś tam nie było na jednym treningu, gdzieś tam, czy przed miałem jakąś tam lekką kontuzję, naciągnięcie, to wszyscy się pytali, gdzie jest Wojtek, zawołajcie Wojtka, Wojtek musi tu przyjść, musi nas rozśmieszać po prostu, nie? Także... Ty podobno też znakomicie w treningu wyglądałeś w tych pierwszych miesiącach. Naprawdę, ja przyjechałem tam, bo ja byłem ogólnie postrzegany jako bardzo pewna siebie osoba. Miałem 19 lat, a uwierz mi, że ja tam pojechałem, jak dostałem informację, że będę tam jakby zawodnikiem Udinezy, no to ja pojechałem z myślą, przysięgam, z myślą, że ja tam będę pierwszym lukarzem. Że ja tam wchodzę w szatni i mówię, no, no właśnie, i z ręką na sercu, czy tobie wtedy trochę woda sodowa nie uderzyła do głowy? Znaczy tak, bo to było spowodowane tym, że wiesz, że ja się czułem znakomicie, naprawdę. Zielu wielokrotnie powiedział, Wojtek, ty naprawdę super wyglądasz w treningu. Wiesz, on się w ogóle dziwił, wiesz, że... Myślałem, że jesteś słaby, nie? Nie, jesteś ogunkiem. Nie, ja akurat z Zielą grałem w reprezentacjach Polski, także jakoś nie było jakby nasze pierwsze spotkanie, no prawda? No ale wiesz, przyszedł sezon, wiesz, przyszedł, wiesz, jeden mecz, drugi, trzeci, wiesz, no i okej, ja spoko, ja robiłem swoje, cały czas, trenowałem, wiadomo, że to ja zawsze gdzieś śmiechy, chichy, nie, ale wiesz, w treningu był w miarę fajny, wyrównany poziom, nie? No ale przyszedł moment, że wiesz, że też jeden bramkarz kontuzję dostał. Byrki 4, bramkarzem, numerem 1, nie? No i bronił ten Padeli. No i ten Padeli nie pokazywał mi nic wielkiego, nie? Tak naprawdę. A ja cały czas gdzieś tam ten poziom utrzymywałem, nie? Później doszła właśnie ta Liga Mistrzów, eliminacja do Ligi Mistrzów. Nie dostaliśmy się i graliśmy w Lidze Europy. No i graliśmy mecz z Liverpoolem. I tak naprawdę mecz z Liverpoolem graliśmy o nic. Tak naprawdę o frytki. No nieważne, wygramy, przegramy, nie ma znaczenia. No i bardzo duży żal miałem do trenera, że po prostu nie dał mi szansy. No bo kiedy chcesz jakby dać szansę, kiedy chcesz sprawdzić, czy jakby zawodnik, bramkarz nadaje się na tym poziom, jak nie jest właśnie z takim rywalem grając o nic, prawda? Ja rozumiem, jakbyśmy grali jeszcze, że my potrzebujemy wygranej, potrzebujemy, wiesz, punktu, tak? Żeby... I potem zacząłeś trochę fisiować? No i potem mi troszkę, wiesz, zaczęło tak? już... Ale to jak to wyglądało? Robiłem sobie, wiesz, żarty z trenerów trochę, wiesz, gdzieś tam podchodziłem, wiesz, jakoś miał ubraną koszulę, na przykład Tomiego, mówiłem, o, tamta kosta, wiesz, że to dużo kosztowało, wiesz, ja myślę, że ja taki jestem młody i mam dużo do powiedzenia, nie? I tak trochę, i trochę pewnie postrzegali, że jesteś arogantem. Tak, że jestem arogantem, tak. Gdzieś tam, wiesz, wybijałem, gdzieś tam byłem wkurzony na przykład na treningu, to brałem piłkę, bum, wiesz, za płot piłka leciała, wiesz, jedna, druga. Po poprzeczkach wieszałeś. No, po poprzeczkach, wiesz, takie, po prostu dostawałem takiej furii, bo po prostu nie potrafiłem sobie wytłumaczyć, dlaczego to się dzieje. Ale na przykład, jak już byłeś w Udinezie za takie mu Dinatale, też się dostało od ciebie, nie? Ale pamiętam, że zawsze Dinatale szampon brałem, bo nigdy swojego nie miałem. Zawsze. Mówię, Antonio, weź mi życie tej żary, zawsze dawał. Już mamy tytuł, mył włosy szamponem Dinatale. No, wiesz, i sobie jechałem, nie? Ale właśnie jak wszedłeś do tej szatni Udinezy, nagle zacząłeś, że kurczę, to są piłkarze troszeczkę z innego pułapu, że na treningu nagle jest dużo trudniej, jeżeli chodzi o łapanie tych piłek, jak uderzył Antonio, tak, albo Mugiel, tak. Jak podchodził było, do piły. Było to widać różnicę, było widać jakość. Oni jak wychodzili na boisko, to tam nie było przebacz, nie? Tam normalnie się lali na boisku. Mhm. Tam, wiesz, oni tam, wiesz, to jest gierka,
wiesz, i oni się dobierali, wiesz, ten ich dobierał, ale tam nie było ważne, czy grasz w tym lepszym, potencjalnie lepszym składzie, czy nie, ale tam normalnie na dupie to na każdy, wiesz, tam nie było tak, wiesz, oni też sobie potrafili wypić winko. Mhm. Kurde, no. Nie, to jest, wiesz, to jest typowo włoski styl, ale wiesz, co mnie interesuje a propos tego, bo byliśmy kiedyś w Sampdorii, rozmawialiśmy z Fabio Quagliarellą i Karol Innetti powiedział nam, że to jest gość, który już jest wiekowy, ale nie odpuszcza żadnego treningu. Tak. Na każdym treningu jest, trenuje z pełną intensywnością, jest bardzo pracowity. Chyba Dinatale był inny. A słyszeliśmy, względem. Że Dinatale wręcz przeciwnie. Czy to było tak, że tak jak Daniel Liwoja, że poniedziałek, wtorek, środa dochodził do siebie, czwartek przed gierkę? Tak, to było coś takiego, że on miał poniedziałek, wtorek, środa trenował gdzieś tam indywidualnie. Trenował indywidualnie, tam struktał się z trenerem, przychodził czwartek, gdzieś tam taktyka, tutaj na rozruch i bam i w meczu trzy, nie? Strzelał, i po temacie, nie? Można mieć luz, można się bawić. Powiem ci, że nie trenowałem nigdy w życiu z takim gościem, nie? On potrafił takie cuda robić, on po prostu nie był jakimś sprinterem, on nie był jakimś silnym zawodnikiem, ale on po prostu miał tego nosa, że on tam, gdzie piłka spadła, to on tam był po prostu, nie? Nie miał dominującej cechy, tak, prawda? Nie, był sprytny, bardzo. Był bardzo sprytny, ale miał taką małą nóżkę, nie? I on potrafił takie rzeczy, wiesz, on potrafił gdzieś tam zewniakiem z linii końcowej na długi słupek w okienko, wiesz, na treningach wręcać. No przecież, no, wiesz, masakra, nie? Przecież ten Muriel, co przyjeżdżał z wakacji, to tak z takim bebzolem, ty. Tam dowozili mu czekoladę, tak, Siotr Zieliński nam opowiadał. Mówi, co ty, piłkę plażową popchnąłeś, ty, gościu? Wiesz, no, ale miał taki gaz, miał takie walnięcie z nogi, że normalnie jak, wiesz, dostawałeś piłkę, to ci pecherze się robiły, nie? Aha. Naprawdę. A jestem też ciekaw, czy natknąłeś się na Bruno Fernandesza? Bruno Fernandes był słabszy od dwie klasy, uwierz mi. Zielak. Tradycyjny food truckowy kącik Piotra Zielińskiego. Zawsze chętnie. Tak. Kiełtarzyk musimy to zrobić. Kapliczkę mam. Taką, wiesz, nie, musicie kupić na poli taką. Jak Maradona. A z tym pieskiem. Z tym głową ziela, wiesz, to tak tu zostało, wymachała. No, tak, mają rację. Nie, on też, wiesz, miał super technikę, super walnięcie, super dribbling, wiesz, ale Zielu miał. Bardzo. Miał to coś. Ja tam przyszedłem na pierwszy trening, to ja wchodzę i mówię, co jest ty? On, wiesz, Zielu to, nie? Między innymi oni to, wiesz, oni szukają piłki, wiesz, ten naby, jak on miał. Benatia? No ty, przecież on coku tam, nie? Wiesz, on takie czwóry nabite, wiesz, taki kawał konia, on tam, wiesz, przed Zielą, no bam, bam, lewce, no bum, gol. No, wiesz, on piłki nie mógł znaleźć, nie? Wiesz, i tak to było cały czas, nie? A jak ty zacząłeś fisiować, no, to ktoś cię ściągał na ziemię? Tak, były takie momenty, ale dla nich na początku to było okej, okay, wiesz, to każdy śmiechy, chichy, to, ale jak już doszło do... ciebie na tej bramce, wiesz, tak. Ale jak doszło do tego poziomu, pewnego poziomu, to już tam, jak czasami się odpowiedziałem komuś coś, już lepiej ten włoski, wiesz, ogarniałem, coś komuś odpowiedziałem, coś, to już ten Dinatale mówił, Wojtek, spokojnie trochę, spokojnie. Kalma, wiesz, mówił, że, wiesz, żebym nie przesadzał, nie? I co, i faktycznie też miało to na ciebie taki wpływ? No Jezus, już mi powiedział. Nie. Kompletnie. Okej. Okay. W ogóle, okay. Ja, serio, naprawdę. Ja, okay. Jest, ja byłem, mówisz mi, że ja byłem w okresie, w momencie swojego życia takim buntownikiem byłem. Taki. Nie patrzyłem, że ten ma tyle meczy, ten ma tyle goli, ten jest taki, ten grał tam, ten jest ten, ten jest taki. No i dla mnie to powinno być swoje, po prostu. Robię swoje, podchodzę pewno siebie. Człowieku, przecież jak ja tu nie będę bronił? Wiesz, ale później już był taki moment z Dinatale, że jak już tak wszystko fajnie się potoczyło, to on zawsze mówi, Wojtek, wiesz co, jak ja będę trenerem, będziesz u mnie bronić. Tak mi zawsze mi tak powtarzał, bo ja tam zawsze gdzieś tam... Czekaj, co on teraz robi? Zastanówmy się, czy on przypadkiem gdzieś nie trenuje, wiesz, bo... Nie, trenuję w specji, w serii B. O, widzisz, no to jest temat. Ja już gadałem z nim. Naprawdę? Tak. I co? Pisałem, właśnie w tym momencie to było przed Widzewem. Było tak, że napisałem do niego na Instagramie. Napisałem do niego, cześć Antonio, cześć Antonio, słuchaj. Pamiętasz 6 lat temu? Pamiętasz ten zegar z szatni? Pamiętasz tą godzinę, która była? Nie pamiętasz, jak to było? No i po prostu wiedziałem, że jest trenerem, no i powiedział, że tak, że jest tam trenerem napastników, nie? W tej specji i po prostu on się tam podpyta trenerów, on bardzo dużo ludzi zna. Jak będzie trenerem bramkarzy, to wtedy do ciebie zadzwonię. Tak, wiesz co, ja teraz mam tą funkcję przejąć, jak ją przejmę, zadzwonię do ciebie, nie? Historia z zegarkiem z Udine zaznacz, nie? Nie, to dawaj, jak już powiedziałeś A, to musisz B. A potem się będzie było. A potem się będzie, ten zegarek Dinatale, okej. Okay. Nie wiem, czy to było tak, że mnie traktowali za to, że i byłem dobry i śmieszny. Taka maskotka. Tak, czy po prostu taką za maskotkę. Po prostu, że jak im było źle, gdzieś przegraliśmy mecz, przychodził Wojtek, coś powiedział i się śmieli z tego, nie? Stand-uper z Polski. Tak, tak. I to było coś takiego, że... jak mówię, byłem takim prymitywem, nie? No i po prostu wchodziłem do szatni. Sono primitivo. Był taki moment, że w szatni, że gdzieś oni tam, widzicie, że coś pognębieni byli, wiesz, gdzieś tam, kurczę, coś się gnębiło po prostu, nie? I tak, kurwa, usiadłem, zastanawiałem się, co mogę zrobić, żeby ich uszczęśliwić po prostu, nie? To wpadłem na głupi młodzieńczy pomysł, wziąłem marker, nie? Zdjąłem gacie, nie? Owinąłem sobie
fujarę na lęce, narysowałem tarczę od zegara. Narysowałem zegarek, co zrobiłem. No i po prostu, wiesz, chodziłem, nakręcałem na nadgarstek i mówiłem che ora ragazzi, andiamo. O kurde, mocne. No i po prostu, wiesz, che ora ragazzi, andiamo. Jaka była ich reakcja? No wiesz, jaka mogła być, no oni, wiesz, ja nie będę w stanie kontynuować. Wiesz, no wiesz, no, dla nich to było, oni się śmieli tam, wiesz, oni tam chichali, się rzucali się po podłodze, wiesz, że, i właśnie, wiesz, że się oddasz. Nie masz jakiegoś zdjęcia, jak wyglądał ten zegar, bo próbuję sobie wyobrazić te tarcze. Nie mam, wiesz, ale wiesz, zielo zawsze właśnie gdzieś tam się z zielem widzę, to właśnie mu powiem, pamiętasz ten zegarek z winy? I tak zawsze co jaja robiliśmy z tego, wiesz, nie? Ale mówię ci, wiesz, gdzieś tam... Ja się nie dziwię, że Dina tyle ci odpisuje, wiesz? Gdzieś tam właśnie chodziłem na przykład, wiesz, mówiłem dla Beki, gdzieś tam ktoś tam do mnie gadał, a ja mówię, wiesz, tu a boca mi okulo, wiesz. Wiesz, co znaczy? Twoja buzia w mojej dupie, wiesz. Ja zawsze w szkole byłem taki, wiesz, taki no. Właśnie, że zrobiłem sobie jaja, gdzieś tu, wiesz, tutaj z lekcji mi wyrzucali, bo coś to, bo tamto, wiesz, taki byłem po prostu. I to mi zostało właśnie do tego momentu, nie? Ja dlatego nie kontrolowałem tego po prostu, bo to, tak wydawało mi się, że to jest okej, okay, że to jest normalne. Ale to szczerze ci powiedziałem, to jest normalne. To jest normalne, Wojtek. Nie, okay, ogóle, ja nie wiem w ogóle, o co im chodzi. Tak. Nie wiem, kompletnie. Przykułem to śmieszka w szatni, tak. Ale z ambicją, z pewnością siebie i z arogancją. I po prostu gdzieś to się to jest idealne połączenie, wiesz. Tak, ale wszystko fajnie się połączyło, ale nie było grania. I wiesz, co było w mojej głowie, nie? No tak. I było milion myśli, milion wszystkiego i po prostu nie utrzymała mi głowa, nie? No i zaczęło mi odbijać, zaczęło właśnie, zrezygnowałem z reprezentacji wtedy, bo też gdzieś tam... złe podpowiedzi. Mówi, Dudek też zrezygnował. Mówi do mnie, to też zrezygnuj. Po co tam jeździsz? Po co tam jeździsz? Walcz o miejsce w Udinezę, a o mnie w Udinezę, ty przychodzili, mnie deptali, tam byłem, nie wiem, czwartym, trzecim bramkarzem i nawet nie miałem szansy, żeby zagrać, a ja mówię, no dobra, zostanę, będę walczył, bo myślałem, że oni pojechali na prezentację, zostałem to, czy wiesz, że będę się pokazywał lepiej na treningach, to mi da szansę, nie? Tak. Ale a propos bramkarzy w Udinezę, ty powiedziałeś fajną rzecz, że absolutnym kozakiem, który robił na tobie ogromne wrażenie, był już wtedy Alex Meret. Tak, powiem ci, że nigdy w życiu nie trenowałem z takim gościem. This is a very solid keeper. On mnie szokował, bo on był taki spokojny, mi to nie pasowało. Ja dobiałem ludzi do siebie szalonych, wiesz? Takich, co lubią coś zrobić. Po prostu wkurzają cię normalni ludzie. Tak. Czy znaczy teraz okay. Już nie, teraz jest, już masz z nimi luz. Tak, dlatego rok temu nie przyjąłeś zaproszenia do Futraka, no dopiero teraz. Nie, ale jest okej okay teraz, tylko że on, jak ja byłem tam w Udinezę, to on był tam trzecim, czwartym, bo jeszcze Skufet był przecież. To jest mega talent, wiesz. Meret sobie spokojnie siedział w Primaverze. No, tam pykał z tymi młodziakami gdzieś tam na boisku z boku, wiesz. Łapał sobie strzał jedną ręką. Tak, wiesz. Ale powiem ci tak, że jak on na przykład przychodził, nie, do z nami na trening, gdzieś tam kontuzję ktoś złapał, gdzieś tam potrzebował czterech bramkarzy, bo były jakieś gierki, coś tam tego, nie. No to powiem ci, że naprawdę, on miał tak i wzrost, i był szybki. Nogami dobrze grał nogami. I w ogóle, kurczę, on taki, jak patrzyłem na siebie, to mi było głupio przy nim. Naprawdę, było mi głupio przy nim stać, bo on był lepszy ode mnie. Okej, okay. I wiedziałeś o tym, miałeś też świadomość. Ja miałem też świadomość, że on jest ode mnie lepszy, że ktoś pierwszy raz mam czuje, że jest ode mnie lepszy. Naprawdę, tak czułem, że, bo przychodziłem, wiesz, padeli, no, Birkic, no, kurde. No to nie jest to, co ja oczekiwałem, będąc w Udinezę, rozumiesz? Ty, no ale... Kozaczek. No, ale wiesz, Meret, naprawdę, było mi głupio, no ja mówiłem, no ziela ty, no kurwa, kto to jest w ogóle? To mnie dziwiło, że on nie grał, a Skufet grał. No tak. Mimo to, że on go przerastał. Okej. Okay. A jakby grał Meret, to by się prędzej pogodził z tak, tym, że... Tak, bym się pogodził, że po prostu znam swoje miejsce w szeregu, nie? Ale no przecież ten gość Skufet, no to w ogóle kompletnie do mnie nie przemawiał. Nie, no nie, to nie jest w ogóle, nie wiem, jaką możliwość, że on grał, wiesz, bronił, nie? I on zagrał 12 tam meczy i później go gdzieś wzięli, on gdzieś do Turcji później poszedł, mówię, no nie, no przecież to jest dramat jakiś, nie? A Skufet jest w specji. Specji, właśnie. Specji, no, tak? No, specji. O, widzisz. A specja jest? Dinatale, no to widzisz, dlaczego. No, widzisz? Ale mnie oszukał. Oszukał mnie. Piękne. Piszę do niego 100%, nie? Oszukał. Czyli on to samo, on wszystkim tak, mówił to samo. Mówi to samo, ale wziął jego, widzisz. No, pierwszy się napatoczył. Ale. Szkoda, no trudno. No ale może jeszcze się gdzieś tam spiekniemy. This is my dream.
very dream. A powiedz też, czy doszedł w końcu do ciebie ten przelew z Udinese za wypromowanie kanału klubowego? No nie, a powiedz mi, że pisałem tam. Pisałem tam i zapytałem się, jak to wygląda, ogólnie chodzi, nie? Bo za wyświetlenia, tak, wiesz, to jest za milion wyświetleń jest tam chyba ze 100 tysięcy. No, chyba lirów. Przed denominacją. No ale oni powiedzieli, że ja jako zawodnik klubu podpisuję umowę marketingową. I wizerunkową. Tak. I wizerunkową. I tak naprawdę, to oni mogą sobie to, biorą sobie sami dla siebie, bo ja jestem jakby ich zawodnikiem, oni mi za to płacą. Dotarły do nas takie informacje, że słynna Karolina, która tłumaczy ten wywiad, zna język polski, bo ma jakieś polskie korzenie, czy jeden z ich rodziców był Polakiem i tak dalej. I spotkali ją nasi koledzy w jednej z warszawskich knajp i ona opowiedziała im historię w języku polskim, że sugerowała tobie, żebyś ty w tym wywiadzie mówił w języku polskim, a ona to będzie tłumaczyć na włoski. A ty powiedziałeś, nie, spokojnie, ja sobie poradzę po angielsku, no przecież ja jestem tym kozakiem, który umie wszystko. Tak naprawdę? Tak słyszeliśmy. Nie, ja powiem ci historię teraz, bo to było tak, że wiele ludzi zadaje mi pytanie, dlaczego nie wzięli sobie tłumacza. To nie było tak, że nie chciałem tego tłumaczyć, bo było tak, że to był akurat taki... Ale to też nie było tak, że chciałeś. Tak, dokładnie. To było coś takiego, ale to był martwy bardzo okres. Martwy bardzo okres, bo to był okres wakacyjny. Nie? Wszystkich świętych. Wszystkich świętych było właśnie w lipcu. I nikogo nie było w... Wszystkich włoskich świętych po prostu. Nie było żadnego tłumacza, wiesz, w Udine i wszyscy uciekli, nie? I byliśmy w górach na obozie wtedy. No i wiesz, no i tak to wszystko, wiesz, szybko potoczyło, że ja mówię, no dobra, to tego tłumacza, nie tłumacza, dobra, to nie tłumacza, no to dobra, to jedziemy z angielskim i siadamy. No ja byłem po prostu taki pewny siebie, że mówię, ja nie dam rady, no dawaj mi ten angielski, idziemy z tematem, nie, wiesz, i zaczęło się. I very will, this is town is very beautiful. Ale powiem ci, nie, szczerze? Tak szczerze. No to przecież ona nie była przygotowana do tego wiadu. Nie umiała po prostu, oni mi dają, wiesz, taki profesjonalny klub we Włoszech. Oni dają taką dziewczynę, która po prostu nie umie. Chcesz mi powiedzieć, że to ona w tym wywiadzie nie potrafiła mówić po angielsku? Tak. Powiem ci, to mógłby polemizować. Nie znała Boruca. Nie, śmieję się, to nie. Jest takie żarty. Nie? Nie. Please me replay. Please me replay. Zobacz, bo tam było we will say, nie? Tak. We will say. To, say to jest powiedzieć, a ja chciałem powiedzieć see. Okay. Zobaczyć we'll see. I już no, cały tak. Kontekst zdania. Poszedł się walić, tak? We will say what time we will tell. Ale najlepsze jest to wszystko, że po tym całym wywiadzie, wiesz, wielu się pyta, ty jak tam Wojtek, nie? Mówię, ty no, ty chyba super, wiesz, no, wszystko powiedziałem, wiesz, dobrze przygotowany, wiesz, no, wydaje mi się, dobrze wyszło, nie? Ziela też spompowałeś? Tak. He's a young, talented player. Tak, young, talented player, wiesz, from Udinese, wiesz, U21 Polak, ale nie, później wstałem, dzwonię do mamy i mówię, wiesz, tu mamo, miałem taka sytuacja, wiesz, miałem wywiad po angielsku, wiesz, no chyba dobrze mi to wyszło, nie? Wiesz, mnie zadawała mi takie czasami ciężkie pytania, no ale chyba wybrnąłem z tego. Mówi, nie no, Wojtek, super, fajnie, wiesz, ale ty chyba, wiesz, taki... Trochę zapewne siebie było, mi się wydaje, że byłeś, bo uważam, że to było bardzo dla ciebie ryzykowne, nie? Jak to mam? Co było ryzykowne? Dla mnie ryzykowne? This large experience and now is essence de casa. Essence de casa. No? Poszedłem na trening, nie? Taki, wiesz, radosny, szczęśliwy, szczęśliwy, nie? Że wiesz, kurde, ale fajnie sobie poradziłem, wiesz, samemu, nie potrzebowałem, wiesz, tak naprawdę jakiejś dużej pomocy, nie? Ty, otwieram internet po treningu, mówię, kurwa, na każdej stronie, kurwa, mi co jest grane? O co chodzi, mój, wiesz? No byłem, na wszędzie byłem. No, nie chciałem patrzeć, ale byłem wszędzie. Pięknie, ale to, co mnie zaskoczyło, to fakt, że ty zacząłeś współpracę z PR-owcem. W pewnym momencie już to mnie przerosło, że... To był bałagan, który trzeba było posprzątać. Tak, to był bałagan, który po prostu samym sobie z tym nie dał rady po prostu, bo to jest... Ciężkie dla tak młodego chłopaka, że nagle cała Polska się z niego śmieje. Wiele ludzi postrzegało mnie za durnia po prostu. Tak przysłowo za durnia, tak. Nie? Przecież to później, jak gdzieś zmieniasz kluby, to się za tobą ciągnie. Uwierz mi, że początkowo, gdzieś tam po tych moich wszystkich przebojach, po tych moich przeżyciach, które miałem w swojej karierze, było mi ciężko znaleźć klub. Nie radziłem sobie z tym. To wiesz, gdzieś tam nawet dzisiaj moja mama włączyła w to. Pomagała mi, wiesz, gdzieś tam mi uspokoić mnie, czy po prostu mnie gdzieś tam sprowadzić, no może nie sprowadzić na ziemię, tylko powiedzieć mi, że żebym był jakby
nie podłamywał się, tak? Mhm. Żebym cały czas nie spuszczał głowy, żebym, wiesz, czuł pewność siebie, bo tylko przynosi mi negatywne skutki, mhm. jeżeli chodzi o... Żebyś nabrał dystansu do tego. Tak, dystansu, bo jak będę się tym przejmował, będę o tym myślał, będę mhm. czytał, to po prostu, no po prostu wziąć łopatę do lasu, wiesz, dówy kopać. Po chłopie łeb, już. Tak. Jest koniec. No już mhm. bym, uwierz mi, że nie miał szans, żebym mhm. dalej kontynuował swoją karierę, jeżeli chodzi o granie, no bo bym nie był w stanie po prostu, bo mhm. to wszystko, wiesz, co by mi się odbijało, no z każdej strony, gdzie bym mhm. nie poszedł, naprawdę. Z biegiem czasu to był najlepszy krok, jaki mogłem poczynić, jeżeli chodzi o współpracę z gościem od właśnie PR-u. Ludzie zaczęli mnie postrzegać jako dojrzałego, normalnego gościa, pozytywnego, z poczuciem humoru i z energią. Mm-hmm. Przestałem być uznawany za jakiegoś półgłówka mm-hmm. i dlatego teraz to wszystko jest dla mnie takie fajne, śmieszne i ja to przekuwam. Naprawdę jest dużo ludzi, fajnie gdzieś przybija tutaj gdzieś tam w Łodzi, mówi cześć, Błona Sera, mówi siema, Organization, dzisiaj wygramy, wiesz, to jest fajne, nie? Co to jest twoja ksywka Błona chyba, tak? Tak, Błona, no tak Błona Sera zostało, tak. Tomek Loska to wymyślił. Błona Sera, Błona Sera. W ostatni dzień okienka zadzwonił do mnie menadżer, że jestem z Latiny, nie? W Calcio, tam był, oni byli Beniaminkiem chyba z serii B, nie? Mhm. A ty myślałeś, że chodzi o jakąś kobietę, tak? Latina no, jestem. Nie mogę zdradzać, wiesz. Pojechaliśmy tam do Latiny, wiesz, tu wszystko badania, fajnie, wiesz, wchodzimy, tu kurwa pozamykane wszystko, nie? Klub jednak nie istnieje. Tak, wchodzę do budynku. Niesłynne. Wiesz, umówiono 15, wiesz, 16, 30, 17, mówię, kurwa, nikt nie otwiera, zamknięte. Ja mówię, dzwonię, wiesz, nikt nie otwiera, mówię, co jest grane? Coś mi bambuko chyba zrobili, nie? Wiesz. Ale wiesz, nagle po chwili, wiesz, gościu mówi, sorry, mieliśmy trening, tu to, dobra, okej, do wyszania. Tu trener jest też odwiernym, także... Tak, tutaj wiesz, nie ma problemu, nie? Poszedłem tam, zrobiłem testy medyczne, no i przychodzi kierownik drużyny i się pyta, gdzie jest sprzęt, nie? Na trening. Ja mówię, jaki sprzęt? Przyjechałem na testy medyczne, nie na trening, prawda? Mhm. Mówi, no ale jak? No przecież my tutaj zaraz gramy ligę, my tu zaraz zaczynamy, a kiedy ty chcesz jakby utożsamiać się z drużyną? No mówię, dobra, no przecież to nie byłby nam żaden problem. Jeżeli byśmy do mojego menadżera powiedzieli, słuchajcie, weźcie sprzęt, bo od razu po testach, jeżeli wszystko będzie okej, to Wojtek idzie na trening i trenuje. Mhm. No nie dostałem takiej informacji. Więc z powrotem samolotem do Udine wróciłem. No oni już trenowali. No i jakby wiesz, wróciłem tam i przyszedłem pierwszy trening, nie? Pukam do drzwi. Dzień dobry. Buongiorno, jestem Wojtek. No, a trener w szoku, kurwa. A trener, kurwa, nie wie, kto jestem w ogóle. Rozumiem, nie wie, no po prostu zaszokowany był, kto jestem w ogóle, nie? Ale jak, no dzień dobry, tutaj, wiesz, nowy bramkarz. Jaka pozycja? Nowy bramkarz, nie? Cię patrzy, wiesz. Menadżer mówi, spokojnie, Wojtek, będziesz trenował, będziesz zobaczysz, że dostaniesz szansę. No tak dostałem szansę, pół roku kolejny przyjdziemy na ławce i później się odezwali ze Śląska Wrocław. Wszystko do mnie w sportem wróciło, wiesz, mm-hmm. że o, ekstraklasa, tam sobie radziłem, tam dobrze wyglądałem. Mm-hmm. Mam szansę się pokazać, nie? Trzy mecze, no ogólnie jako zespół, bo wyglądaliśmy. Marian też nie najlepiej wyglądał i dostałem jakby znowu zaproszenie od Staszka do biura i mówi, Wojtek, szykuj się, w czwartym meczu skakujesz, jeżeli coś pójdzie nie po naszej myśli. No to super, że jestem gotowy, ubieram się, mogę teraz być, mówię trenerze. Ubieram się, wychodzę w bronię teraz. Nie? Od momentu, kiedy to powiedział, to Marian do końca chyba tam ligi, do końca sezonu tam przez 6-7 meczy bramki puścił. No i masz kolejne pół roku w plecy. I już tak naprawdę mijają 2 lata, rozumiesz? Ja byłem po prostu w szoku, byłem po prostu... Zastanawialiśmy się, co jest powodem tego wszystkiego, że tak się dzieje. Ale nie zacząłeś podchodzić do Stanisława Lewego i pytać o Tommy Hilfiger? Chociaż słyszałem, że tam do Marka Saganowskiego jeszcze jak byłeś bramkarzem Lechii, tak? Zdarzyło ci się... Tak. No. I co to była za historia? Bo znaczy, było coś takiego, wiesz, no, to był właśnie ten mój taki młodzieńcza pełny siebie, nie bałem się nikogo, charakterek, wiesz. Był taki moment, że gdzieś tam graliśmy właśnie z UKS-em na wyjeździe i gdzieś tam jakaś była stykówka, nie? No i gdzieś tam się spieliśmy, wiesz, Marek do mnie wyskoczył z głową, tu wiesz, nie? Wiesz, ja nie miał szans, no widzę, zobacz mój nos. Przecież nie miał szans wygrać ze mną, prawda? Wystarczy się po prostu, ale wiesz, wyszedłem do niego twardo, wiesz. Stanąłem przed nim po prostu, wiesz, ślingu nie bałem, nie? On gdzieś tam do mnie mówił, mówi, Marek, ja te twoje strzały to sobie jedną ręką bronię. Pamiętacie, drodzy kibice, widzę wam, Marek Saganowski był tym piłkarzem UKS-u, także... I tak się zagotował. No i myślałem, że po prostu zaraz zdejmie koszulkę i zdejmie lał zaraz tam na tym boisku, nie? Był oficjalne przeprosiny do pana Marka, proszę bardzo. Panie Marku, bardzo cię przepraszam, jeżeli uraziłem pana w meczu, w którym graliśmy w Łodzi, to serdecznie przepraszam, już więcej nie popełnię tego błędu, bo nie będziemy chyba mieli okazji i occasion grać ze sobą. Trzymaj się najlepszego. Ale nie, kupimy kwiaty. Tak, wyślę ci kwiaty pocztą. Nie przejmowałem się kompletnie, co mówią ludzie na mój temat. Co piszą o mnie. Naprawdę, ja byłem taki, że wiesz, ja byłem... Bo na takiej fali po prostu ja byłem wpłynąłeś. Po prostu w takiej fali, że no nikt mnie w stanie nie mógł zatrzymać, nie? Mm-hmm. No nikt, no mówić, uwierz mi, no ja wiesz, ja gdzieś tam startowałem do każdego na boisku, wiesz, gdzieś obroniłem coś, co, dawaj, chodź. Wiesz, normalnie w meczu ligowym, normalnie tak? W meczu, do Kupisa pamiętam, gdzieś tam Jagiellonem graliśmy, gdzieś myślałem, co, chodź, no, masz jeszcze jedną szel, masz. Uderzaj, jeszcze raz proszę. Wiem, że dużo ludzi też miało do mnie pretensje o to, że...
poprzez tą pewność siebie naszą polską ligę troszkę udusiłem, znębiłem. I też tak powiedziałeś, naprawdę, że jesteśmy za ścianką. Ale Kamil Gabaga robi to samo po latach, prawda? Tylko on jeszcze nie wrócił. Tylko że on jeszcze nie wrócił. Jeszcze nie wie, co go czeka. Jeszcze nie wie, co go czeka, także wiesz. Ale nie, ale naprawdę to nie było dobre posunięcie z mojej strony. Uważam, że nie powinienem tak mówić. Zresztą nie miałem 300 meczów w Zakracie, żeby tak coś gadać, tak? Mhm. Może widziałem dużo. Może gdzieś tam ktoś mi opowiadał. Wiesz, słuchałem też się ludzi, którzy tak naprawdę w ogóle nie wiem skąd się wzięli, a... Ale łykałeś to. Łykałem to i mieli jakiś dziwny wpływ na mnie w ogóle, nie wiem skąd, dlaczego i nie jestem w stanie sobie na to odpowiedzieć, nie? Mówiłem te rzeczy w ogóle i jest mi wstyd za to, bo to nie powinieneś tak mówić o swoim kraju, o swojej lidze. No to może my możemy sobie w głowie wiedzieć, jak to wygląda i każdy może mieć swoją opinię i też każdy może mieć inną opinię. No bo tak mówię, no to jesteśmy w kraju, który każdy może, wiesz, mówić co chce, tak? I teoretycznie. Teoretycznie. Ale nie to mówisz tak publicznie, grając w tej lidze. Rozumiesz? No tak. Ja wiesz, ja spawając statki w stoczni w Gdańsku, mogę sobie powiedzieć, że Ekstraklasa jest taka śmakowaka, ale w niej grając nie powinienem tego tak, robić. Tak, podkopujesz własny biznes, tak, tak na dobrą sprawę. Także życzymy Ci, żebyś z Widzewem awansował do pierwszej ligi, a potem żeby się działo tylko lepiej. Dziękujemy Ci za wizytę w Food Trucku. Dziękuję za zaproszenie. Wielka przyjemność. Kłaniamy się i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się najlepszego. I proszę, jak widać, nawet w drugiej polskiej lidze można znaleźć niezwykle barwną postać do Food Trucka. Myślę, Polkosiu, co zrobić, żeby Cię wprawić w dobry nastrój? Teora? No tak, zegarkiem jest dobrze, naprawdę... Dobrze, że to na koniec wjechało, bo bym nie wytrzymał. Czy ktoś pamiętał, że Wojtek miał okazję poznać Bruno Fernandesza w jednej szatni? Ja nie pamiętałem. Dwa razy gorszego od Piotra Zielińskiego. Koniec!